Nazywam się Krzysztof Karpus. Jestem pracownikiem Hydrovacuum S.A. Grudziądz. Pracuję na Wydziale Obróbki Zakładu Produkcji Pomp. Po godzinach pracy przebieramy troszeczkę, zakładamy inne ciuszki, zakładamy kaski, zakładamy rękawice motocyklowe i jeździmy, zwiedzając Polskę. Objeżdżamy granice Polski. Zwiedzamy miejscowości, ale te, które są najbliżej pasa granicznego. Staramy się objeżdżać tak, żeby to było jak to możliwe najbliżej granicy Polski. Łącznie z trasą ubiegłoroczną to jest 4500 km, gdzie no, granica Polski ma 3500 km. Musimy mieć to poukładane, czyli przygotowuję trasę, przygotowuję miejsca, gdzie chcielibyśmy oczywiście w pobliżu naszej trasy coś zobaczyć, coś zwiedzić. Przygotowuję i powiedzmy bukuję miejsca, gdzie będziemy nocować. Wcześniej przygotowuję to na mapie powiedzmy samochodowej, sprawdzam te wszystkie miejsca i drogi, gdzie będziemy przejeżdżać, ale zdarzają się niespodzianki. Na południu kraju, troszeczkę za miejscowością Polany, nawigacja nas pięknie prowadziła. W pewnym momencie widzimy, że jest koniec drogi, potok, po burzy, po deszczu nocnym, więc nie było możliwości, ale nawet mowy nie było, żeby tam przedostać się po dnie potoku, a obok kładka szerokości motocykla. No konsternacja, bo Google pokazują na mapa, że możemy jechać dalej. Przeszedłem się po tej kładce, no wytrzymało się i na pewno spokojnie zapowiadała to, że nie będzie jakichś problemów, no ale jednak zawsze to kładka. Zauważyłem, że dojeżdża co prawda na skuterze, ale pan, który no, gdzieś tam lokalnie mieszka, pracował, zapytałem, czy jest jakaś droga, którą można przejechać, ominąć tą kładkę. Stwierdził, panie, ale my to całą drogę, całe życie tą kładką przejeżdżamy i jakoś nikt nie wpadł do wody. Po chwili zastanowienia zdjąłem boczne kufry, trącając lusterkami boczne liny tej kładki, udało się na drugą stronę przejechać. Drugi sezon w zasadzie. Jeździmy motocyklem. Jest to motocykl marki Honda CBF 1000. Ja myślę, że to tylko zrozumie inny motocyklista. To jest coś, co no, trudno określić, bo mnie powiedzmy bardzo cieszy jazda motocyklem. To, co zwiedzamy, ten szum wiatru, który okala ciebie, to ten powiedzmy pęd wiatru, który w ciebie uderza, praca silnika. Do granicy Polski jeszcze czeka na nas otworem część północno i południowo-zachodnia. Na pewno przyszły rok, część urlopu plus powiedzmy któryś dłuższy weekend, powinniśmy to zakończyć. Kolejnym etapem będą, też jest taki fajny portal, Zamki Polskie. Jeżeli pasjonują Cię motocykle, chciałbyś dołączyć albo popytać coś na ten temat, czegoś się bliżej dowiedzieć, dołącz do nas, do naszej grupy Hydrovacuum.